Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, jest weekend epicki, cały czas trwa tak naprawdę, a my wymieniliśmy sobie wreszcie broń. Broń dała nam 72 średnie, dodała nam tak naprawdę też sporo statystyk, no i zobaczcie ten rozrzut. Rozrzut jest naprawdę miodny, naprawdę fajny nam się trafił, runka 35%, więc też nie jest zła i uznałem, że wypadałoby nagrać coś właśnie z tego druida. Od razu zaznaczam, że nagrałem ten odcinek od razu po nagraniu poprzedniego, czyli dla was wczorajszego. Nagrywam to jeden po drugim, bo weekend nie będę miał czasu, no a chciałbym dostarczyć wam dwa filmy jeszcze w tym tygodniu, no i chciałbym po prostu coś podziałać i na tym druidzie też, tak samo jak wczoraj na Paladynie, tak więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Od razu mam tutaj maskę kota, tak jak mówię, weekend epicki, wymieniłem to co mi było tak naprawdę najbardziej potrzebne, czyli tutaj klatę, którą miałem starą, bo nie wypadła mi legendarna, tutaj ten trinket powiedzmy, bo też miałem stary, też mi nie wypadł legendarny, no i oczywiście tą broń, tak jak mówię, no widzicie, broń jest świetna, rozrzut ma naprawdę świetny. Dawała mi 72 średnie, no i sobie ją ulepszyłem razy 8, runka 35%. No tak naprawdę broń marzeń można by powiedzieć akurat w tym momencie, jeżeli chodzi o tego naszego druida. Wszystko sobie tutaj ulepszyłem razy 7 też, ulepszyłem sobie broń razy 8, więc te ulepszenia też mi sporo statystyk dały. Oprócz tego wymieniłem bronię naszym pachołkom, bo stwierdziłem, że może dzisiaj jakieś podejście pod 13 piętro zrobimy w mroku, także też na pewno te lepsze bronie się przydadzą. Mamy już tutaj od razu maskę kota, no i chyba przechodzimy od razu do lochów. Nie ma tutaj nad czym się zastanawiać, nie ma tutaj co się rozwodzić. Mam tutaj trzy itemki takie, można powiedzieć, droższe, zostałem sobie do wiedźmy, no ale jak będzie trzeba, to je sprzedam. Tutaj mam itemki do kibla i do kowala, czyli po prostu bronię, pachołka, w sensie pachołka, stojaka, mam również całego zawalonego, to są takie można by powiedzieć itemki zapasowe, chociaż tu widzę, że jakiś jest toalety już, ale to nieistotne. Dobra, no wchodzimy do lochów, przede wszystkim mamy portal do piekieł 4.6, on jest dosyć ciężko go tak naprawdę zrobić, no ale weźmiemy sobie, bo to jest z tego co pamiętam mag, weźmiemy sobie maskę wojownika, bo na tej masce wojownika powiem wam, że te portale wydaje mi się magowe, oczywiście idą lepiej aniżeli na masce zwiadowcy. No ale dobra, no za wiele mu i tak nie zrobiliśmy. Dobra, wracamy tutaj do maski kota. Jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę nagrywać. Jeżeli ktoś ma na serwerze, może do mnie napisać PW, jeżeli ktoś ma tutaj rękawice i buty z Tornada 500+, z tego co wiem, to chyba Konobi Rotax nie mają, natomiast tutaj chyba nikt inny ze zwiadowców ani z druidów nie pokonał jeszcze tego Tornada 500+, z tego co widzę. Tu mi się w ogóle buguje z innego serwera, ale to nieistotne. Tak jak mówię, chyba nikt jeszcze nie pokonał nam tego Tornada, ale jeżeli ktoś by miał, to możecie do mnie napisać. Ja tak samo mam tutaj czapkę, której też dużo osób nie ma. Z tego co wiem, paska też sporo osób nie ma i broni, więc jakby co, to możecie do mnie też napisać. PW to wam się rozbiorę i sobie weźmiecie do klasera. Natomiast no chciałbym tutaj fajny wyglądzik sobie skomponować i tak naprawdę brakowało mi tej rózgi i jeszcze mi brakuje tutaj rękawic i butów właśnie z tego Tornada 500+. I później sobie już pozmieniam wszystkiego wygląd tak, jakbym chciał i będzie to po prostu ładnie wyglądać. Także jeżeli ktoś na serwerze ma albo będzie miał, to może do mnie napisać. Dobra, i tak naprawdę, jeżeli o to chodzi, to by było chyba na tyle. Wchodzimy do lochów, nie ma co tutaj się zastanawiać i przede wszystkim co chcemy najpierw ubić, to jest 13 piętro, bo z tym 13 piętrem już się męczyliśmy jakiś czas temu, to jest mag, no dostaliśmy rózgę, która nam tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo dała, jeżeli chodzi o obrażenia. Ulepszenia też zrobiliśmy o wiele lepsze, bo wcześniej miałem klatę ulepszoną razy 10 tylko po to, żeby mieć osiągnięcie, teraz to sobie bardziej równomiernie, można powiedzieć, na tym druidzie rozbiliśmy, jeżeli chodzi o te ulepszenia, więc no będziemy chcieli pocisnąć tym levelem troszeczkę bardziej. Zobaczymy, czy nam się to uda. No myślałem, szczerze mówiąc, że ta choleryczka nam padnie o wiele szybciej, aniżeli, że będziemy musieli się z nią męczyć dłużej, no ale zobaczymy. No w tym momencie sami widzicie, że wcale to jakoś nie wygląda obiecująco. No ale chyba na starej broni mieliśmy tam jakieś bliskie próby, to wydaje mi się, że powinniśmy faktycznie ją pokonać, no ale mówię, zobaczymy, poczekajcie, czy my mamy w ogóle tutaj wszystko zrobione, to powinienem sprawdzić przed odcinkiem, ale sprawdzałem dokładnie, tutaj wszystko jest tak naprawdę poulepszane tak jak być powinno, więc nie wiem czemu ona nie pada, no ale dobra, powiedzmy, że na nią wydamy do 3150 grzybów, powiedzmy, że jeszcze 200, no bo to jest tak naprawdę strefa światła jako jedyna, która wydaje mi się, że nam padnie, wydaje mi się, że nam się zrobi. No i ewentualnie jeszcze ten Loki, pamiętamy, że z Lokim też mieliśmy bardzo bliską próbę. Kodob mi pisał też, żeby na tego Lokiego sobie założyć łączną odporność. Faktycznie mógłbym to zrobić, ale nawet mi się nie chciało tej runy szukać. No jeżeli nam się uda go pokonać, to będą to tak naprawdę czyste uniki.
Tak jak mówię, no na pewno łączna odporność by pomogła, bo on by tam, czy tam nie łączna odporność, tylko po prostu odporność na tego Lokiego, nie? Na ten jego żywioł, on tam chyba bije lodem. No a jeżeli nam się nie uda go pokonać, no to trudno, ta łączna odporność na pewno coś da, tak jak mówię, ale nie da tam nie wiadomo ile. Najwięcej nam dadzą uniki, które po prostu nam muszą siąść. No ale kurde, zobaczcie, no ta cholerniczka, już tyle się z nią męczymy, powinniśmy ją pokonać, nie? Biorąc pod uwagę nasze statystyki i biorąc pod uwagę rozrzut broni, to wydaje mi się, że powinniśmy ją pokonać. 15 trenera też już mamy od bardzo dawna, więc to tym bardziej na magów jest, można by powiedzieć, że pomocne. No ale zobaczcie, że tutaj w ogóle nic z nią nie chce się dziać, w ogóle ona nie chce paść, co mnie bardzo niestety niepokoi. Wiecie co, może sobie jeszcze te 20 grzybków na tej masce tego kota, a sobie zmienimy na maskę wojownika i popróbujemy, nie? Zawsze to jest jakaś tam opcja, że może faktycznie uda się ją pokonać. Także tak jak mówię, no jeszcze te 4 grzybki, 3, 2, 1 i będziemy zmieniać na tą maskę wojownika i spróbujemy, nie? Wydaje mi się, że może faktycznie coś tutaj dzięki temu byśmy zyskali, no bo jak ten wojownik machnie takiego mocnego kryta, no to to jednak jest to, można powiedzieć, że obiecujące, natomiast też na pewno może ustoi tam z jeden cios więcej, nie? No bo wiadomo, wojownik więcej HP ma i tak dalej. No ale tutaj raczej wszystkich magów to my przechodziliśmy na masce zwiadowcy, więc raczej ją też powinniśmy. No zdziwiony jestem, powiem wam, że jestem zdziwiony, że nie udaje nam się jej jeszcze pokonać. Wydawało mi się, że ta broń to będzie taki nasz gwóźdź, można powiedzieć, do sukcesu na tym druidzie, że uda się faktycznie coś tutaj podziałać. No jak sami widzicie, nie jest to wcale jakoś obiecujące, ale dziwi mnie to bardzo, no bo statystyki, zobaczcie jakie mamy, że ona powinna po prostu takie, że ona powinna już dawno paść, no a tutaj totalne zero. No jeszcze 100 grzybków na masce wojownika na nią zużyliśmy, no i tak samo nie udało się jeszcze jej pokonać. Dziwne, ale dobra, na razie ją zostawimy. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Zobaczmy co oni tutaj jeszcze mają. Chemoridor ma 15, 17, 17, Góra Olimp 5. Dobra, wiecie co, no to tak, to mamy 15, to mamy Górę, o nim ma 5, to spróbujemy ją sobie kliknąć. Ona co prawda nam za wiele expa nie da, no ale już dla samego faktu, żeby ją kliknąć, może nam się uda. Meduza to jest 305 poziom, no tak jak mówię, no 305 poziom to jest praktycznie expa tyle co nic, no ale zobaczymy. No powiedzmy, że na nią te 100 grzybków sobie wydamy do 3000, jeżeli się nie uda, no to trudno, to będziemy po prostu lecieć dalej. No ale tak samo, no tutaj jest mag, no i niestety sami widzicie, że wcale to nie jest jakieś tam wybitne. No kurde, myślałem, że te lochy z tą nową bronią będę przez nie przechodził jak burza, a tutaj się okazuje, że wcale to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No ale okej, no lecimy tutaj dalej. 2 miliony, no to była bardzo bliska próba. No ale dobra, no tak naprawdę nie wiem, czy nie powinienem, szczerze wam powiem, zacząć od tornada, bo wydaje mi się, że tornado to tam nam po prostu pójdzie znowu 2 miliony, 2,5 dokładnie. No ale dobra, wiecie co, dobra, zrobimy to w ten sposób, bo ja tutaj w sumie się tak zapierniczyłem w akcji. Zaczniemy sobie od tornada, bo to tornado jest, można powiedzieć, najbardziej możliwe. Zrobiłem ostatnio chyba ze 3 albo 4 tornada, żeby sobie dobić level i pokonałem przy okazji te bloki, na których ostatnio w ostatnim odcinku stanęliśmy. Także teraz wydaje mi się, że to tornado, no to powinno padać sobie tak o. Tutaj co jest w ogóle? Wojownik. Dobra, no zobaczymy. O, dokładnie, padł. Jeżeli wbijemy z 1 level, może 2, może tam jakiegoś golda jeszcze wyfarmimy, no to może faktycznie będziemy w stanie sobie tam coś postawić czoła tej choleryczce i tak dalej. Tak jak mówię, no powinienem od tego zacząć, ale niestety nie pomyślałem. A to tornado wydaje mi się, że no sporo go powinno pójść, nie? Sporo go powinno pójść, także zobaczymy. Tutaj mamy serię jakichś wojowników z tego co widzę, znowu wojownik. No ale jeżeli mamy serię takich wojowników, to jak już ich przejdziemy, to wydaje mi się, że może jakiś magów albo zwiadowców nam dadzą, więc będzie to szło jeszcze prościej. No kolejny wojownik, bardzo zbliżeni są ci wojownicy, widzimy, że wszyscy mają 45 tysięcy siły, więc jest to no naprawdę, są po prostu bardzo podobni, nie? Są bardzo podobni, wszystko mi się tu nagrywa, no bo szkoda by było odcinka stracić. Dobra, najmordercza rozgwiazda, chciałem przeczytać najlepsza, ale okej, okay, no lecimy dalej. Maskę kota mamy, więc no powinniśmy tutaj w miarę tych wojowników przechodzić, nie? Jako ten zwiadowca tutaj uniki powinny robić robotę, zresztą tak jak mówię, no wszyscy są bardzo do siebie zbliżeni. No to, no dobra, padła, ale miałem mówić, że też tutaj jakieś bloki mniejsze bądź większe są, co mnie w sumie dziwi. I wcale ten level jakoś tak super nie idzie. No nie wiem, ile oni musieli wydać grzybów na lochy, albo ile mieli szczęścia, że tyle im tych lochów popadało. No bo to już nie jest kwestia broni ani nic. Wcześniej mogłem to zwalać na broni, w sumie tak robiłem, bo myślałem, że tak jest, że tutaj kwestia broni i po prostu nam to będzie wszystko szło. No a tutaj sami widzicie, że nie jest to w ogóle kwestia broni, bo
nową broń mamy, a my nawet najprostszych lochów nie możemy pocisnąć, co jest w sumie smutne, no ale trudno, no może jakiś tam jeden level pokonamy. Teraz mamy zwiadowcę, który padł bardzo szybko, teraz mamy chyba dokładnie maga, który też wydaje mi się, że padnie szybko, już padł, no i teraz mamy kolejnego wojownika, no ale on chyba też padnie szybko, dokładnie padł i już mamy kolejną grafikę, musicie tutaj patrzeć na grafiki, no bo tak to szybko idzie, że nieraz się nawet nie zauważy, że coś pokonamy. Okej, teraz widzimy, że jakaś seria nam poszła kolejnych przeciwników, których pokonaliśmy, znowu mamy wojownika, no i zbliżamy się już bardzo szybko do 357 levela, tak naprawdę jeszcze chyba ten przeciwnik już będzie ten level, to jest swoją drogą kolejny wojownik, no ale dobra, nieistotne. Padł, no ale nie, jeszcze nie ma i mamy już zawalone miejsce w ekwipunku. Dobra, o, mamy w ogóle pierścionek, to jest, nie wiem czy już go mieliśmy czy nie mieliśmy, to też jest chyba z Tornada 500+, no ale okej, nieistotne, a nie, mamy jeszcze jedno miejsce chyba, a nie, nie mamy, dobra, znowu się zbugowało, okej, no i co, mamy tutaj coś za 2 miliony, to za 2,5, więc też sobie sprzedamy, tu jakiś epik to niech będzie, klata za 3, słabe nam, strasznie w sensie słabe, no tanie te itemki nam dropią, tu jakaś klata na wszystkie cechy, no ale epik to niech będzie, to za 3, to za 3, kurde, bardzo, bardzo tanie, no tu mamy jakiś pierścionek za 7, to już może zostać, no i to tak samo, w sensie to jest dobre dla nas, bo dzięki temu nie mamy cały czas miejsca w ekwipunku i możemy klikać dalej, no ale sami widzicie, że, a, już mamy level, dobra, znowu nam się nie pojawiła grafika z levelem, coś dzisiaj, kurde, problemy ma, albo Shakes, albo mój internet, bo powstałem mój internet bardziej, no bo zobaczcie, że strasznie to tak jakoś chodzi o spale. Zresztą wczoraj na Paladynie było to samo, no ale to już nieistotne. Także okej, no teraz mamy Skarabarę, też padła, teraz mamy jakieś zwiadowce, też padł. No widzicie, no idzie to tornado jakoś, można powiedzieć, że przyjemnie. Już mamy 572, no i nie mamy miejsca w plecaku i znowu nie ma żadnej broni, okej. Pasek możemy sprzedać, bo jest on, można powiedzieć, że dość tani. Tutaj to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. To możemy tak samo sprzedać, no i to w sumie też możemy sprzedać, bo to jeszcze nie jest jakieś tam wybitnie drogie. Strasznie nam tanie itemki lecą z tego tornada. Tak już po 500 tornadzie powinny nam lecieć większość około 10 milionów, a tutaj większość nam leci w okolicach 3 milionów, więc no tak to wygląda. No ale dobra, trudno, no próbujemy dalej. Mamy 572 tornado, fajnie by było to 600+, powiedzmy, dobić, no ale zobaczymy jak to tam nam pójdzie. Teraz mamy jakiegoś wojownika, który tutaj widzimy, że stawia opór, no on już ma 49 tysięcy siły, a ci początkowi mieli po 45, więc już tutaj widać, że ten jest zdecydowanie mocniejszy od nich, ale widzieliśmy, że seria kolejnych pokonanych tam jakaś była dość fajna, więc nie ma co narzekać, no i ten level kolejny żeśmy sobie wbili, dobra, no lecimy dalej, próbujemy, znowu milion HP mu został, wcześniej chyba mu zostały 2 miliony, więc troszeczkę nas tutaj troluje. Ale to nic, próbujemy dalej. No szkoda mi tego 13 piętra, bo tam kolejny też by nam raczej szybko padł. No to jest wiadomo, 600 milionów expa, nie? Bo ta meduza to tam czy padnie, czy nie padnie, to akurat nie jest tam jakoś bardzo istotne, bo ona i tak nam za wiele nie da, no ale to 13 piętro by nam troszeczkę dało, nie? Ale spoko, no jeszcze do tego wrócimy. No dzisiaj mamy ciśnięcie lochów, tak naprawdę ile się uda, mam nadzieję, że porobimy, więc no na to liczę. No ale okej, mamy jeszcze 2,5 tysiąca grzybów, myślę, że jeszcze z 2000 spokojnie na lochy mogę wydać. Też nie chcę, żeby odcinek był jakiś nie wiadomo jak długi, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, no jak sami widzicie tornadko leci, leci i mamy 358 level tak naprawdę za dosłownie chwilkę. No jeszcze 15 tornadek mówię, chciałbym zrobić, ale czy nam się to uda, czy nam się nie uda, no to zobaczymy. No tutaj akurat widać progres, nie? Widać progres i widać, że ta broń faktycznie nam sporo dała. No niestety w lochach takich musimy pokonać 10, żeby mieć expa z jednego lochu, tak jakby, nie? Takiego zwykłego, który nam da 300 milionów. Także no to jest, wydaje mi się, że chyba w sumie nie wiem, czy trudniejsze. Zależy od przeciwników. Jeżeli mamy wojowników, no to wiadomo, że trudniejsze, ale jeżeli mamy zwiadowców i magów, no to idzie to o wiele prościej. Dobra, mamy jakiegoś wojownika, już prawie 51 tysięcy siły. Też można powiedzieć, że nam delikatny opór stawia, ale okej, pokonany tak samo. Teraz mamy maga, którego też dokładnie powinniśmy pokonać. No i teraz mamy kolejnego wojownika, ale już tutaj do tego 358 levela zbliżamy się, można powiedzieć, bardzo, bardzo szybko, nie? Półcalineczka, teraz 410 poziom, tak jak mówię, 51 tysięcy siły. No ci wojownicy są tutaj przerypani i są bardzo, bardzo ciężcy do pokonania. No ale jak widzicie, no tak klika się, klika, to w końcu ten wojownik tak samo padnie. W końcu tam magia uników zadziała, jeżeli chodzi o nas i pokonamy go. No ale dobra, wiecie co, może sobie chwilkę tutaj zrobimy przerwy. Cały czas nam nie dropi żadna broń. Tu są rękawice za 1,5 miliona, to nie ma co.
Tutaj już mamy w sumie same droższe rzeczy, tu już nawet nie ma co sprzedawać. No dobra, no wracamy do tego. Możemy sobie jeszcze władować troszeczkę w inteligencję tego nieszczęsnego golda. No i ciśniemy dalej. Zobaczymy, czy nam ta płuca lineczka padnie. Powiedzmy, musimy sobie jakiś taki limit ustalić, po którym już przestajemy klikać tornado, bo i tak tutaj pocisnęliśmy dość dużo. Wydaje mi się, że powiedzmy do 2100. Jeżeli ona nie padnie, to lecimy na jakiś inny loszek. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o strefę mroku, okej, padła. Jeżeli chodzi o strefę mroku, no to tak naprawdę zostaje nam tylko 13 piętro, które możemy popróbować i nic innego nie ma, więc jakby no oprócz tego tornada i 13 piętra, więc jakby no jak to sobie popróbujemy, no to wracamy do tej strefy światła i tam będziemy kombinować coś. Mamy kolejnego wojownika, no na niego tak samo myślę, że 2100, 2000 może 50 i też jeżeli nie uda się go pokonać, no to lecimy dalej. To już jest 588 tornado, więc no sporo nam już padło tych tornad. Mieliśmy chyba 537, nie? Czyli już nam ponad 50 padło, czyli dostaliśmy tak naprawdę... No nieważne, no za każdego przeciwnika 30 milionów expa, nie? No to tam 1,5 miliarda chyba. Liczę na szybko, jeżeli się pomyliłem, to sorry, moje liczenie, jeżeli chodzi o tutaj na wizji, powiedzmy, no to nie jest jakieś tam, powiedzmy, wybitne. Dobra, kolejny pokonany, no i mamy 358 level, super. Mamy też kolejny epic, który jakby nas nie interesuje w tym momencie, ewentualnie będziemy musieli je sprzedawać, głównie te na wszystkie cechy, bo nam się one niestety nie przydadzą. I lecimy dalej. Mamy teraz jakiegoś maga, który też nam powinien paść szybko, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż no zobaczcie, stawiał opór, tam była jakaś próba za niecałe 2 miliony HP, które ile mu zostało. No ale teraz patrzcie, no tak około połowę mu zbijamy. No ale okej, pokonany tak samo, no i mamy teraz kolejnego wojownika, jest to 591 tornado. Czyli no już tutaj sporo wydaliśmy na to tornado, no i też niewiele nam brakuje, żeby właśnie to 600 pyknąć. No chciałbym to zrobić na odcinku, ale tak jak mówię, no zobaczcie, że tutaj co chwilę jakieś są bloki. Już nawet magowie nas blokują, więc już tu wcale nie robi się takie proste, powiedzmy. I mamy ten 358 level, no to już więcej z tego tornada nie wyciśniemy leveli, tak czy siak. Także no tak naprawdę powiedzmy do 2000 jeszcze poklikam tego wojownika, jeżeli nie padnie, to zostawiam w spokoju, no bo mówię, nie ma to dużego znaczenia, a nie, udało się go pokonać, okej. No to powiedzmy do 1950, jeszcze stówkę tak samo na kolejnego. No i tak będziemy szli, aż w końcu te 600 zamkniemy, no ale... Nie ma to dużego sensu, to co teraz robimy, no bo tak jak mówię, no nawet te 10 przeciwników nam już tutaj levela nie da, więc jakby no dla samej czystej satysfakcji, żeby to zrobić na odcinku, to klikamy tak naprawdę. No ale dobra, zobaczymy, czy coś faktycznie jeszcze się uda zrobić. Jeszcze 50 grzybków na tego rozbójnika, to tak samo jest, tak jak mój wojownik, 51,5 tysiąca siły, no tam jakaś bliska próba, nawet chyba bardzo bliska, bo 2 miliony, no ale nie wygląda to jakoś wybitnie. No, powiesiłem sobie swoją drogą te dwa plakaty z tej edycji kolekcjonerskiej, w końcu sobie kupiłem ramki i powiesiłem tutaj nad dwoma monitorami, jedno nad tym głównym monitorem i drugie nad tym bocznym, także mam tak nad sobą, można powiedzieć, po lewej i po prawej w ramce, to nawet spoko wygląda, nie? Możecie napisać w komentarzu, jak chcecie, to wam zrobię zdjęcie i pokażę, więc jakoś to można powiedzieć, że no jakoś spoko, nie? Tak można powiedzieć, że przyjemnie, biorąc pod uwagę, że tutaj na środku mam też tą całą edycję kolekcjonerską, tą mala książkę. Także no tak jak mówię, jakoś to wygląda. No ale okej, zaraz ktoś powie, że dorosły chyba się bawi plakatami. No ale takie życie, okej, lecimy dalej. Nie udało nam się pokonać tego wojownika. Co za tym idzie, nie udało nam się pokonać 600 tornada. No ale to nic, miejsca nie mamy za wiele. I co my tutaj w tej strefie mroku możemy porobić? W ogóle zobaczmy, no zobaczcie, no już ta legendarna broń daje im tylko, no co prawda daje im 46 tutaj statystyk, ale daje tylko 9 średnich obrażeń, więc to nie jest wcale jakoś tam bardzo, ale to bardzo dużo. Poczekajcie, mrok, Hemoridor 2, Karuzela 3, jest teraz 3, 13, piętro 11, czyli tak naprawdę, a, który on ma tornado? Tornada, no to oni jeszcze mają do przodu, zobaczcie, 638, no to ile jeszcze leveli my w tym tornadzie tracimy, no to jest ile expa w zasadzie tracimy, no to jest poezja, no ale dobra, próbujemy tego Wacława pokonać, nieszczęsnego, no z nim będzie problem, nie? Z nim będzie problem i wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie na niego, aby go pokonać. No ale tutaj liczę na to, powiedzmy, że odpalę na niego tak powiedzmy z 200 grzyba, no i liczę, że jakieś Kunegunda podziała jakimiś unikami kosmicznymi, tak samo nam się uda, no i że może faktycznie będziemy go w stanie pokonać. Dlaczego on jest istotny? No bo daje nam peta w mroku, nie? Normalnie bym go nie klikał, no bo to nie ma sensu, expa daje tyle samo co inne, czyli tam 300 milionów. No ale ten pecik w mroku na pewno by był potrzebny i by nam się przydał. No tam widzieliśmy, była jakaś próba 60 milionów, no ale to wcale nie jest bliskie i padł.
Tak o, nawet nie wiem ile na niego grzybów, 40 chyba albo 50 i udało nam się go pokonać. Super, mamy Włodzimierza, cyk, pokonany. Zobaczmy co tutaj, Wojownik nie zrobił za wiele, Maguś tak samo. No, Maguś, no 20 milionów, zawsze coś. No i Kunegunda, 210 milionów, Kunegunda nie zrobiła praktycznie nic, zobaczcie. To my tutaj tą maską kota i my tymi unikami go tak naprawdę rozwaliliśmy. Patrzcie, 200 milionów HP prawie do 55. No i zobaczmy ile tutaj uników na niego poszło. Okej, wreszcie coś się zaczęło dziać w tym odcinku, mamy już 20 minutę, no ale wreszcie coś zaczęliśmy tutaj robić, zobaczcie, jeden hit od niego praktycznie całe życie, no i tutaj uniki cały czas, od groma tych uników, kto chce to może policzyć i napisać w komentarzu, no ale tych uników naprawdę od groma żeśmy zrobili, no i jakiś pasek na wszystkie cechy, to nas akurat bardzo nie interesuje, no ale dobra, niech będzie, w sumie tego sprzedamy, bo i tak mamy mało miejsca. Chociaż nie, wiecie co, ja tutaj zepsułem, bo mogłem tutaj na tym stojaku zrobić to w ten sposób i to sprzedać, ale okej, to tam jakby dużej różnicy nam nie robi. Dobra, lecimy dalej, czyli tego już mamy pokonanego, no to tornado by nam jeszcze dużo dało, ale na razie się wstrzymamy. I co my tutaj, jeżeli chodzi o tą strefę światła, możemy jeszcze zrobić? 13 piętro na pewno, Esteros chyba, góra ma 5, szkoła 18, bogowie 8, czyli bogów, możemy tą górę, możemy Esteros zrobić, 2 Esterosy, więc to jest bardzo dużo. No i dobra, okej, zacznijmy może od tej góry, no bo ta góra nam na pewno, no wbiliśmy dwa levele, trochę statystyk, a tam co chwilę była próba 2 miliony, więc może ta góra nam by w końcu padła w tym momencie. No to jest mag, ale to jest mag nie dość, że tanki to jeszcze nam bije, można powiedzieć, że sporo, w sensie właśnie nie, inaczej, bije nam niedużo, ale jest tanki, więc jakby ta długa z nim, ta walka z nim, mimo że jest to mag, to jest długa, już się tutaj mieszam. Okej, zapisujemy tą meduzę, możemy sobie od razu obejrzeć, żeby tutaj było, no zobaczcie, że my tutaj mu bijemy praktycznie tyle co nic i on też jako mag nie bije nam wcale jakoś dużo, także ta walka troszkę trwa, no chociaż tutaj się rozpędzamy, 15 milionów, kryt teraz 8, 13,5, no jakoś to tam powiedzmy idzie, nie, jakoś idzie, 25 milionów teraz, 22,300, no i prawie 30 na koniec, no i 80 milionów expa, więc jest to praktycznie tyle co nic. Dobra, teraz lecimy tutaj do tej Hany, no i spróbujemy drugie podejście do niej, może się teraz uda. No dwa levele wbiliśmy, nie? To się wydaje, że to nie jest dużo, ale na takim klikaniu lochów, gdzie tak naprawdę każdy hitek, każdy HP i każda statystyka jest, można powiedzieć, że istotna, koniec końców, no to te dwa levele to jest naprawdę bardzo dużo, oprócz tego tam trochę golda wpadło i tak dalej, więc ta Hana może faktycznie będzie do pokonania. 1750 powiedzmy mamy grzyb, więc no powiedzmy do 1650, nie? Już tutaj na nią troszeczkę prób żeśmy wywalili, więc powiedzmy, że tyle. Potem jeszcze pójdziemy do tego Esterosu, pójdziemy do tych nordyckich bogów, no i będziemy kończyć ten odcinek, żeby on też nie był jakiś tam nie wiadomo jak długi. No tam co chwilę 4 miliony, 6 milionów. No brakuje takiej kropki na D, nie? Brakuje takiego potężnego kryta z naszej strony, który by po prostu wykończył tą choleryczkę, ale to jestem, powiem wam, zdziwiony, bo ja pamiętam, że to 13 piętro padło im dawno, i na pewno mieli podobne statystyki, może delikatnie lepsze, może delikatnie słabsze, no ale generalnie bardzo podobne, więc tutaj no tak naprawdę na początku odcinka odpaliłem w ciemno, że chcę zrobić to o 13 piętro, bo to jest praktycznie darmowe 600 milionów expa, no a tutaj jak sami widzicie nie jest to wcale takie proste, ale dobra, jestem bardzo zadowolony, że mi padł ten w 13 piętrze w mroku, dlatego że będziemy dzięki temu mogli sobie już dzisiaj wieczorem złapać tego peta i już od razu go będziemy karmić jak tylko 20 na 200 wbijemy, więc no jest to dla nas fajna informacja. No dobra, nie uda się go pokonać, nie ma co tutaj męczyć, lecimy dalej. Mamy teraz wzgardliwego Ramzeja, to jest wojownik, no i my tutaj na masce kota, no 10 milionów, okej, czyli on tak wygląda, jakbyśmy go byli faktycznie w stanie zrobić. 10 milionów, tam było 60 jeszcze wcześniej, więc jeżeli byśmy jakimiś unikami, no taka walka jak z tym Włodzimierzem, czyli z tym 10, przydałaby nam się. Na pewno byłoby to przyjemne, żeby coś takiego nam siadło, no a jeżeli nie, no to trudno, 15 milionów, znowu tam jakaś bliska, no okej, on wygląda na takiego, na którego moglibyśmy i powinniśmy wydać trochę grzybów, no bo on faktycznie wygląda na takiego, który by padł, jeżeli byśmy go poklikali. No tutaj ta maska kota robi robotę, nie, jako że on jest wojownikiem, z tego co pamiętam, oni mieli chyba 17, tak? Czyli kolejny to też jest bodajże wojownik, z tego co pamiętam. Ale dobra, najpierw pokonajmy 16, a potem się będziemy martwić nad kolejnym. No jeszcze jeden level fajnie by było wbić, nie? Wydaje mi się, że fajnie by było to zrobić. Jeżeli byśmy tego pokonali, to potem byłaby na to szansa tam z tego
z tych nordyckich bogów, no ale nie wiem, czy by nam się udało, musielibyśmy zobaczyć. Okej, okay, pokonany, dobra, od razu tutaj wchodzimy do konopa, Esteros ma 17, czyli kolejnego już w ogóle nie ma co. Obejrzymy sobie tą walkę oczywiście, jeżeli nam się zapisała, zapisała nam się, więc git. No i zobaczcie, bardzo niewiele nam brakuje do kolejnego levela, więc fajnie by to było dobić. No 360 dzisiaj liczyłem, ale 359, biorąc pod uwagę, że to 13 piętro nas bardzo troluje i nie chce nam paść, też będzie okej, okay, nie? Muszę w ogóle dopytać, tam może mi napiszecie, chłopaki, na Discordzie, czy tam gdzieś na jakich mniej więcej statystykach, o ile macie jeszcze tą walkę, pokonaliście tego maga, no bo 16 to tam jest chyba wojownik, więc jego tam się tymi unikami oszuka, no ale maga no to już trzeba czystymi obrażeniami, no a sami widzicie, że coś mi to niestety nie idzie. Okej, tutaj bardzo bliska ta walka, zobaczcie, niecałe 2 miliony nam zostały, no ale tutaj uniki on jeszcze zablokował, co ciekawe, no i mocny krytyk na koniec i 300 milionów ekspa wpadło do naszej sakiewki, nazwijmy to. No i dobra, mamy teraz Lokiego, Loki to jest zabójca, mieliśmy na ostatnim odcinku, gdzie jeszcze mieliśmy starą broń i tak dalej, 12 milionów próbę z nim, także dzisiaj też na niego tutaj powiedzmy wydamy tak do 1300. No a jeżeli się nie uda, no to chyba będziemy zmuszeni dobić tornadem, czy nie? Którą mamy w ogóle minutę? 25. No to już ten odcinek trochę trwa. Szkoda by było go tutaj tak przedłużać bardzo. No ale no zobaczcie, no tamtemu Lokiemu zostało chyba 25 milionów. No ten Loki tak naprawdę chyba już by nam dał level, nie? Ile nam tu brakuje? No 200 milionów niecałe, nie? Więc nie tak dużo. No ale... nie wiem, no 360 level, chyba 200 milionów on by dała, jeżeli nie, to kolejnego oni też mają pokonanego. Kolejny to jest Berserk, więc chyba jeszcze prościej by z nim było, aniżeli właśnie z tym Lokim, no bo ten Loki to jest zabójca, no i on jest tutaj dosyć twardy, jak sami widzicie. Pokonany, mamy to, 359 level, czyli nie ma co się zastanawiać, my się tutaj rozwodzimy, no a tutaj sami zobaczcie, że lożki nam cudownie padają. Dobra, lecimy tak, zapisujemy, no i mamy Lokiego. Okej, okay, jak tutaj ta walka wyglądała, ile on nam dał expa, bo w sumie nie zwróciłem uwagi, no jak sami widzicie, on nas bije tutaj podwójnie, więc no sami widzicie, że to jest właśnie zabójca, no ta walka z nim tutaj na pewno trochę trwa, my tutaj musimy unikać dwóch ciosów od niego, więc to też jest powiedzmy jakaś tam dodatkowa trudność, no ale fajnie, że został pokonany, nie? No to co nam zostaje? Zostaje nam od groma tornad, bo tam około 40. Zostają nam 2 13 piętra, czyli 600 milionów expa i zostaje nam chyba jeszcze jeden w nordyckich bogach, no i będę mógł się w sumie w miarę porównać, ile tracę do chłopaków expa mniej więcej jako ten druid, więc wydaje mi się, że no, to już będzie spoko, no bo każde tornado nam daje, poczekajcie, jeszcze może tutaj spojrzę, załóżmy to, cyk, no dokładnie, każde tornado nam daje 30 milionów expa, więc tutaj będzie można łatwo to obliczyć i będziemy wiedzieć, ile mniej więcej do nich tracę, ale dobra, to już tam powiedzmy później sobie ogarnę. Nordycy bogowie jeszcze się upewnimy, czy na pewno ma 8, dokładnie 8 na 10, no i to jest bodajże Berserk, no i tego Berserka wydaje mi się, że będzie jeszcze prościej pokonać aniżeli Lokiego, to już jest level 390, więc on nam daje praktycznie bardzo malutko nam tam będzie brakować, aha, nie spojrzałem, ile nam dał Loki, to jeszcze sobie na szybko wejdę. 191 milionów, no to tak mówiłem, że około 200 nam da, no i teraz mamy tego Emira, tak jak mówię, to jest Berserk, no i jego chyba będziemy też w stanie przeklikać, tak jak mówię, to jest 390 level, dokładnie, nie ma w ogóle, nie ma pytań, mamy tutaj, od razu nam się zapisał, 390 level, a pamiętamy, że od 390 bodajże trzeciego przeciwnicy nam już dają 300 milionów expa, więc on nam dał na pewno bardzo blisko tej wartości. Dobra, to już jest koniec ogólnie, to już nie będziemy nic więcej klikać, na następny odcinek może w przyszłym tygodniu jakoś sobie nagram z tego druida, gdzie już będziemy chcieli docisnąć faktycznie tyle, ile nam tutaj potrzeba do chłopaków, żeby się z nimi zrównać z lochami. No żałuję tego 13 piętra, no bo zobaczcie, 288, no to o czym mówiłem. Zobaczcie, że wszystkie praktycznie lochy mamy tak samo jak oni. Tutaj to tornado, jakbyśmy jeszcze poklikali, to tak samo byśmy jeszcze docisnęli, ale to już nie chcę tego odcinka przedłużać. Natomiast no to 13 piętro, co myślałem, że najłatwiej nam pójdzie, coś nas bardzo troluje. Ale dobra, to by było na tyle, ja zmieniam z powrotem na maskę wojownika. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. Wbiliśmy naprawdę sporo, nie pamiętam jaki mieliśmy level, 356 chyba na starcie, także 3 levele. Chciałem 4, chciałem ten 360, no ale niestety, poczekajcie, ile nam tu brakuje? No brakuje nam tak naprawdę, żeby zrobić te dwa razy to 13 piętro i jeszcze jedno tornadko popchnąć dalej i level by był, więc jakby no szkoda, że nie siadło, ale trudno. Ja wam dziękuję za odcinek, bo muszę już lecieć, tak naprawdę nagrałem troszeczkę na szybko i tak mi wyszło długo.
Dziękuję Wam za uwagę. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, już mówiłem o Discordzie, tak samo wbijajcie. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.